O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo. W swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Och, udziel mi pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę 18. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij, o miłościwy Panie, moją pełną miłości intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i innych, jak gdybym w sposób najbardziej skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, o mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą i aby sprawić Ci jeszcze większą radość, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość. I wyciągając ramiona, aby Cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. Biorę myśli Twe, biorę język Twój, biorę serce Twe i zamierzam nimi modlić się. Wtapiam siebie w wolę Twą i w miłość Twą. Wyciągam ramiona i kładę głowę na sercu Twym i zaczynam godzinę tę. Jezu mój, miłości nienasycona, widzę, że nie dajesz sobie chwili wytchnienia. Słyszę Twoje pragnienie miłości i Twój ból. Twoje serce łomocze i z każdym uderzeniem słyszę wybuchy, męczarnie i porywy miłości. Nie mogąc opanować ognia, który Cię pochłania, tracisz oddech, jęczysz i wzdychasz, a z każdym jękiem słyszę, jak mówisz: krzyż. Każda kropla Twojej krwi powtarza: krzyż. Wszystkie Twoje cierpienia, w których pływasz jak w bezkresnym morzu, powtarzają między sobą: krzyż. I wydajesz okrzyk: o ukochany i wytęskniony krzyżu, tylko Ty zbawisz moje dzieci. W Tobie więc skupiam całą swoją miłość.
drugie ukoronowanie cierniem. Tymczasem Twoi wrogowie przyprowadzają Cię z powrotem do pretorium i zdejmują z Ciebie czerwony płaszcz, aby ponownie Cię ubrać w Twoje szaty. Ale och, ileż bólu! Bardziej znośne byłoby dla mnie umrzeć, niż widzieć Cię tak cierpiącego. Płaszcz zaczepia się o koronę i nie mogą go odczepić. Toteż z niespotykanym dotąd okrucieństwem zdzierają wszystko razem, zarówno płaszcz i koronę. Przy okrutnym szarpnięciu ciernie się łamią i pozostają wbite w Twoją najświętszą głowę. Krew się leje strumieniami, a Twój ból jest tak wielki, że aż jęczysz. Ale wrogowie, nie zwracając uwagi na Twoje tortury, ponownie odziewają Cię w szatę. Ponownie nakładają Ci koronę i na siłę, wciskając ją na Twoją głowę, sprawiają, że ciernie docierają do Twoich oczu i uszu. I nie ma już miejsca na Twojej najświętszej głowie, która nie czułoby ukłuć tymi cierniami. Twój ból jest tak wielki, że się chwiejesz pod tymi okrutnymi rękami. Drżysz od stóp do głów. Prawie umierasz pośród tych okropnych męczarni. Oczami osłabionymi i wypełnionymi krwią, z trudem na mnie spoglądasz i prosisz mnie o pomoc w tak straszliwym bólu. Jezu mój, Królu boleści, pozwól, że Cię podtrzymam i przytulę do swojego serca. Chciałabym wziąć ten ogień, który Cię pochłania, aby zamienić Twoich wrogów w popiół, a Ciebie ocalić. Ale Ty tego nie chcesz, ponieważ Twoja tęsknota za krzyżem staje się żarliwsza. Na tym krzyżu chcesz natychmiast złożyć siebie w ofierze nawet za nich, Twoich wrogów. Ale gdy Cię przytulam do mojego serca, Ty mnie przytulasz do Twojego i mówisz do mnie. Córko moja, pozwól mi wylać swoją miłość. Wynagradzaj ze mną za tych, którzy czyniąc dobro, okrywają mnie hańbą. Ci Żydzi przyoblekają mnie w moje szaty, aby bardziej mnie zdyskredytować przed ludźmi i przekonać ich, że jestem zbrodniarzem. Czynność ubierania mnie była pozornie czymś dobrym, ale sama w sobie była zła. Ach, jakże wielu spełnia dobre uczynki, udziela sakramentów lub je przyjmuje z ludzkim, a nawet złym zamiarem. Ale dobro źle uczynione przynosi zatwardziałość, a ja chcę być ukoronowany po raz drugi, przechodząc jeszcze okrutniejsze cierpienia niż za pierwszym razem, ażeby przełamać tę zatwardziałość i swoimi cierniami przyciągnąć ich do siebie. Ach, córko moja, ta druga koronacja jest dla mnie jeszcze bardziej bolesna. Czuję, jak gdyby moja głowa pływała w okolicach i przy każdym poruszeniu, które czynię lub przy każdym pchnięciu, które mi zadają, ponoszę wiele okrutnych śmierci.
naprawiam w ten sposób zły zamiar znieważania. Wynagradzam za tych, którzy bez względu na stan duszy, w jakim się znajdują, zamiast myśleć o własnym uświęceniu, zajmują się zbędnymi rzeczami i odrzucają moją łaskę i w ten sposób zadają mi jeszcze dotkliwsze ukucia cierniami. Ja tymczasem jestem zmuszony jęczeć, płakać krwawymi łzami i łaknąć ich zbawienia. Ach, robię wszystko, aby ich kochać, a oni robią wszystko, aby mnie obrażać. Przynajmniej Ty jedna nie pozostawiaj mnie samego w moim bólu i zadośćuczynieniu. Jezus obejmuje krzyż. Moja udręczona dobroci, wynagradzam wraz z Tobą i cierpię wraz z Tobą, ale widzę, że Twoi wrogowie zrzucają Cię ze schodów. Wściekły lud z niecierpliwością czeka na Ciebie. Przygotowali już dla Ciebie krzyż, którego oczekujesz z wielką tęsknotą. Z miłością na niego spoglądasz i pewnym krokiem podchodzisz, aby go objąć. Ale najpierw go całujesz i gdy dreszcz zadowolenia przebiega przez Twoje najświętsze człowieczeństwo, ponownie z największym zadowoleniem patrzysz na niego oraz odmierzasz jego długość i rozpiętość. Ustanawiasz w nim porcję dla wszystkich stworzeń, odpowiedni posag, aby powiązać je z boskością, węzłem małżeńskim i przywrócić im dziedzictwo Królestwa Niebieskiego. A następnie, nie mogąc pomieścić w sobie miłości, z jaką ich kochasz, ponownie całujesz krzyż i mówisz do niego: Uwielbiony krzyżu, nareszcie cię obejmuję. To ty byłeś tęsknotą mojego serca, męczeństwem mojej miłości, ale ty, o krzyżu, ociągałeś się aż do dzisiaj, podczas gdy moje kroki zawsze ku Tobie były skierowane. Krzyżu Święty, to Ty byłeś celem moich pragnień, celem mojego życia tu na ziemi. W Tobie skupiam całą swoją istotę. W Tobie umieszczam wszystkie swoje dzieci. Ty będziesz ich życiem i światłem, ich obroną, pieczą i siłą. Ty będziesz we wszystkim o nie dbał i w chwale przyprowadzisz je do mnie, do nieba. O krzyżu, katedro mądrości, Ty jeden będziesz uczył prawdziwej świętości. Ty jeden będziesz kształtował bohaterów, siłaczy, męczenników i świętych. Wspaniały krzyżu, Ty jesteś moim tronem, a ponieważ ja muszę odejść z tej ziemi, Ty pozostaniesz zamiast mnie. Tobie daję w posagu wszystkie dusze. Pilnuj i zbaw je dla mnie. Tobie je powierzam.
Wypowiadasz te słowa i z niecierpliwością kładziesz krzyż na swoje ramiona. Ach, mój Jezu, ten krzyż jest za lekki dla Twojej miłości, ale do wagi tego krzyża dodane są wszystkie nasze grzechy, tak ogromne i niezgłębione jak przestrzeń nieba. A Ty, moja wycieńczona dobroci, czujesz się przytłaczany ciężarem tak wielu grzechów. Twoja dusza jest przerażona ich widokiem i czujesz ból każdego grzechu. Twoja świętość jest wstrząśnięta tak wielką brzydotą. A ponieważ krzyż się obniża na Twoich ramionach, Ty się zataczasz i z trudem chwytasz powietrze, a z Twojego najświętszego człowieczeństwa spływa śmiertelny pot. Jezu, miłości moja, nie mam serca, by zostawić Cię samego. Chcę dzielić z Tobą ciężar krzyża i aby Cię uwolnić od ciężaru grzechów, obejmuję Twoje stopy. W imieniu wszystkich stworzeń chcę dać Ci miłość za tego, kto Cię nie kocha. Chwałę za tego, kto Tobą pogardza, oraz błogosławieństwo, dziękczynienie i posłuszeństwo za wszystkich. Za każdą obelgę, jaką otrzymasz, jako zadośćuczynienie dla Ciebie, zamierzam Ci ofiarować całą swoją istotę. Swoimi czynami chcę przeciwstawić zniewagi, jakich doznajesz od stworzeń, a swoimi pocałunkami oraz nieustannymi aktami miłości zamierzam Cię pocieszyć. Ale widzę, że jestem zbyt nędzna. Potrzebuję Ciebie, aby dać Ci prawdziwe zadośćuczynienie. Dlatego przyłączam się do Twojego najświętszego człowieczeństwa i wspólnie z Tobą przyłączam swoje myśli do Twoich, aby Ci zadośćuczynić za moje złe myśli i za złe myśli każdego. Przyłączam swoje oczy do Twoich, aby Ci zadośćuczynić za złe spojrzenia. Przyłączam swoje usta do Twoich, aby Ci zadośćuczynić za bluźnierstwa i za złe rozmowy. Przyłączam swoje serce do Twojego, aby Ci zadośćuczynić za złe skłonności, złe pragnienia i złe uczucia. Jednym słowem, chcę Ci dać takie samo zadośćuczynienie, jakie daje Twoje najświętsze człowieczeństwo i przyłączyć się do Twojej bezgranicznej miłości dla każdego i do nieskończonego dobra, jakie dajesz każdemu. Ale nie jestem jeszcze usatysfakcjonowana. Chcę się przyłączyć do Twojej boskości, aby rozproszyć w niej swoją nicość i oddać Ci w ten sposób wszystko. Pełna boleści droga na Kalwarię. Mój cierpliwy Jezu, widzę, że czynisz pierwsze kroki pod ogromnym ciężarem krzyża, a ja jednoczę swoje kroki z Twoimi i gdy Ty będziesz bliski upadku, słaby, tracący wiele krwi oraz chwiejący się, ja będę u Twojego boku, aby Cię podtrzymać. Podstawię pod krzyż swoje ramiona, aby dzielić z Tobą jego ciężar.
Ty zaś nie pogardzaj mną, ale przyjmij mnie jako swoją wierną towarzyszkę. O Jezu, spoglądasz na mnie i widzę, że wynagradzasz za tych, którzy nie dźwigają z uległością swoich krzyży. Przeciwnie, przeklinają, irytują się, popełniają samobójstwa i morderstwa. A Ty wypraszasz dla wszystkich miłość do własnego krzyża i pogodzenie się z nim. Ale Twój ból jest tak ogromny, że czujesz się zmiażdżony pod ciężarem krzyża. Czynisz zaledwie pierwsze kroki i już pod nim upadasz. I gdy upadasz, uderzasz się o kamienie, ciernie wbijają się głębiej w Twoją głowę, a wszystkie Twoje rany się powiększają i krwawią jeszcze bardziej. A ponieważ nie masz siły, aby się podnieść, Twoi rozgniewani wrogowie za pomocą kopniaków i szturchańców próbują postawić Cię na nogi. Moja przewrócona na ziemię miłości, pozwól, że pomogę Ci się podnieść na nogi. Pocałuję Cię, oczyszczę z krwi i wspólnie z Tobą wynagrodzę Ci za tych, którzy grzeszą z powodu niewiedzy, słabości i uległości. Proszę Cię, abyś zapewnił pomoc tym duszom. Życie moje, Jezu, Twoim wrogom zadającym Ci niewypowiedziane cierpienia udaje się postawić Cię na nogi. I gdy idziesz chwiejnym krokiem, słyszę Twój ciężki oddech. Twoje serce uderza coraz mocniej i nowe cierpienia przeszywają je intensywnie, a Ty potrząsasz głową, aby usunąć krew zalewającą Twoje oczy i spoglądasz pełen troski. Ach mój Jezu, zrozumiałam wszystko. To Twoja mama, która jak pełna boleści gołębica poszukuje Ciebie, chce Ci powiedzieć swoje ostatnie słowo i otrzymać Twoje ostatnie spojrzenie. Ty czujesz jej boleść, a w swoim sercu jej rozdarte serce, poruszone i zranione jej i Twoją miłością. Już ją widzisz, jak toruje sobie drogę pośród tłumu i za wszelką cenę chce Cię zobaczyć, objąć i po raz ostatni się z Tobą pożegnać. Ale jesteś jeszcze bardziej zraniony, widząc jej śmiertelną bladość oraz wszystkie Twoje cierpienia odtworzone w niej siłą miłości. Jeśli ona żyje, to jedynie za sprawą cudu Twojej wszechpotęgi. Kierujesz już swoje kroki w jej kierunku, ale z trudem możecie wymienić Wasze spojrzenia. O rozdarcie tych dwojga serc! Żołnierze to dostrzegają i popychaniem i szturchańcami nie dopuszczają do ostatniego pożegnania się mamy i syna. Boleść obydwojga jest tak wielka, że Twoja mama kamienieje z bólu i jest bliska śmierci. Wierny Jan i pobożne niewiasty ją podtrzymują, gdy Ty ponownie upadasz pod krzyżem. Twoja bolesna mama czyni więc swoją duszą to, czego nie może swoim ciałem, bo zostało jej to zabronione. Wnika w Ciebie, czyni wolę Ojca Przedwiecznego swoją i jednocząc się z Tobą we wszystkich Twoich cierpieniach, sprawuje urząd mamy wobec Ciebie.
całuję Cię, oddaję Ci zadośćuczynienie, łagodzi Twój ból i wlewa balsam swojej bolesnej miłości we wszystkie Twoje rany. Mój cierpiący Jezu, ja także się przyłączam do zbolałej mamy. Czynię wszystkie Twoje boleści moimi i w każdej kropli Twojej krwi i w każdej ranie chcę sprawować urząd mamy wobec Ciebie i wspólnie z nią i z Tobą daję zadośćuczynienie za wszystkie niebezpieczne spotkania oraz za tych, którzy narażają się na grzech lub którzy zmuszeni do narażania się zostają uwikłani w grzech. Ty tymczasem jęczysz, przewrócony pod krzyżem. Żołnierze obawiają się, że możesz umrzeć pod ciężarem tylu męczarni i z powodu utraty dużej ilości krwi. Pomimo to, za pomocą batów i kopniaków z trudem udaje im się ponownie postawić Cię na nogi. Oddajesz tym zadośćuczynienie za powtarzające się popadanie w grzech i za grzechy ciężkie, popełniane przez wszystkie grupy ludzi. Modlisz się za zatwardziałych grzeszników i ronisz krwawe łzy za ich nawrócenie. Moja umęczona miłości, gdy za Tobą podążam w dawaniu zadośćuczynienia, widzę, że już dłużej nie możesz utrzymać ogromnego ciężaru krzyża. Drżysz cały. Nieustanne ciosy, które otrzymujesz, powodują, że ciernie wbijają się jeszcze głębiej w Twoją Najświętszą Głowę. Krzyż z powodu ogromnego ciężaru wgniata się tak bardzo w Twoje ramię, że powstaje na tyle głęboka rana, iż odsłania kości. Przy każdym kroku wydaje się, że umierasz i nie możesz iść dalej, ale Twoja miłość, która może uczynić wszystko, dodaje Ci sił i czując krzyż wciskający się w Twoje ramiona, wynagradzasz ukryte grzechy, które przez to, że nie są wynagrodzone, wzmagają okrucieństwo Twojej męki. Jezu mój, pozwól, że podłożę swoje ramię pod krzyż, aby przynieść Ci ulgę i wynagrodzę razem z Tobą wszystkie ukryte grzechy. Ale Twoi wrogowie, ponieważ się obawiają, że możesz umrzeć pod jego ciężarem, zmuszają Cyrenejczyka, aby Ci pomógł dźwigać krzyż. A on, niechętnie i narzekając, pomaga Ci nie z miłości, ale z przymusu. A w Twoim sercu odbija się wówczas echo wszystkich narzekań tych, którzy cierpią, ich brak uległości, bunt, gniew i pogarda w cierpieniu. Ale zostajesz jeszcze głębiej zraniony, gdy widzisz, że dusze Tobie poświęcone, dusze, które powołujesz jako towarzyszki i pomoc w swoim cierpieniu, uciekają od Ciebie. A jeśli za pomocą cierpienia przyciągasz je do siebie, ach, one same uwalniają się z Twoich ramion, żeby szukać przyjemności i w ten sposób pozostawiają Cię samego w cierpieniu. Jezu mój, podczas gdy wynagradzam razem z Tobą, proszę Cię, abyś ścisnął mnie w swoich ramionach i to tak mocno, żeby nie było cierpienia, jakie znosisz, a w którym ja również bym nie uczestniczyła, po to, aby przeobrazić się w tę duszę i wynagrodzić Ci za to,
że zostałeś opuszczony przez wszystkie stworzenia. Mój wycieńczony Jezu, z trudem się poruszasz i jesteś cały wygięty, ale widzę, że się zatrzymujesz i starasz się spojrzeć wokół. Serce moje, co jest? Co byś chciał? Ach, to jest Weronika, która nie obawiając się niczego, odważnie ociera chustą twoją twarz, całą pokrytą krwią. A ty odbijasz na chuście oznakę swojego zadowolenia. Mój hojny Jezu, ja też chcę cię osuszyć, ale nie chustą, lecz całą swoją istotą, ażeby cię wesprzeć. Chcę wniknąć w twoje wnętrze i dać ci, o Jezu, uderzenie serca za uderzenie serca, oddech za oddech, uczucie za uczucie, pragnienie za pragnienie. Zanurzam się w Twój najświętszy umysł i przetaczając w bezmiarze Twojej woli wszystkie te uderzenia serca, oddechy, uczucia i pragnienia, chcę je rozmnożyć w nieskończoność. O mój Jezu, chcę utworzyć falę uderzeń serca, aby ani jedno złe uderzenie nie odbiło się w Twoim sercu. W ten sposób będę mogła złagodzić całą Twoją wewnętrzną gorycz. Chcę utworzyć falę uczuć i pragnień, aby oddalić wszystkie złe uczucia i pragnienia, które nawet w najmniejszym stopniu mogłyby zasmucić Twoje serce. Chcę utworzyć falę oddechów i myśli, aby oddalić jakikolwiek oddech lub jakąkolwiek myśl, które by mogły sprawić Ci nawet najmniejszą przykrość. Będę na straży, o Jezu, aby już nic więcej nie mogło Cię zmartwić i dodać do Twoich cierpień nowych goryczy. O Jezu, spraw, aby całe moje wnętrze pływało w bezmiarze Twojego. W ten sposób zdobędę dostatecznie dużo Twojej miłości i Twojej woli, żeby nie pozwolić na przeniknięcie do Twojego wnętrza złej myśli i złej woli, które by mogły sprawić Ci przykrość. Tymczasem Twoi wrogowie, źle postrzegając czyn Weroniki, biją Cię, popychają i zmuszają do zrobienia ruchu. Kilka następnych kroków i znowu przystajesz, ale Twoja miłość nie ustaje, mimo ciężaru tak wielu cierpień.
i widząc pobożne niewiasty, które rozpaczają z powodu Twoich boleści, zapominasz o sobie i je pocieszasz, mówiąc do nich: córki, nie płaczcie nad moim bólem, ale nad swoimi grzechami i nad swoimi dziećmi. Cóż za podniosła lekcja! Jakże słodkie są Twoje słowa. O Jezu, wraz z Tobą wynagradzam brak miłości i proszę Cię o łaskę, abym zapomniała o sobie i pamiętała tylko o Tobie. Ale Twoi wrogowie, słysząc Cię mówiącego, wpadają w szał, ciągną Cię za sznury i popychają z taką zawziętością, że się przewracasz. I gdy upadasz, uderzasz się o kamienie. Ciężar krzyża jest dla Ciebie udręką i czujesz, że umierasz. Pozwól, że Cię podtrzymam i swoimi rękami ochronię Twoją najświętszą twarz. Widzę, że dotykasz twarzą ziemi, a Twoje usta napełniają się krwią. Ale Twoi oprawcy chcą Cię postawić na nogi. Ciągną Cię za sznury, podnoszą za włosy i kopią, ale wszystko na próżno. Ty umierasz, mój Jezu. Co za boleść. Serce pęka mi z bólu i niemal wlokąc Cię, dociągają Cię na górę Kalwarię. Podczas gdy Cię ciągną, słyszę, jak wynagradzasz wszystkie zniewagi, których dopuszczają się dusze poświęcone Tobie i które nakładają na Ciebie tak ogromny ciężar, że niezależnie od tego, jak bardzo chciałbyś się podnieść, nie możesz tego uczynić. Tak wleczony i deptany, docierasz na Kalwarię, pozostawiając za sobą czerwone ślady swojej drogocennej krwi. Jezus obnażony i ukoronowany cierniem po raz trzeci. Ale tutaj czekają już na Ciebie nowe cierpienia. Ponownie Cię obnażają i zrywają z Ciebie szatę i koronę z cierni. Ach, Ty jęczysz, gdy czujesz ciernie wyrywane z Twojej głowy. I gdy zdzierają z Ciebie szatę, wyszarpują również rozerwane i przyklejone do niej kawałki Twojego ciała. Otwierają się rany, krew strużkami spływa na ziemię i ból jest tak wielki, że niemal padasz martwy. Ale nie wzbudzasz żadnego współczucia, moja dobroci. Przeciwnie. Z bestialską furią ponownie zakładają na Ciebie koronę cierniową, wbijają ją bardzo mocno, a tortura z powodu rozdarcia ran i wyrywania włosów pełnych zakrzepłej krwi jest tak wielka, że tylko aniołowie są w stanie powiedzieć, jak Ty cierpisz. Ale oni z przerażenia odwracają swoje niebiańskie spojrzenia i płaczą. Mój obnażony Jezu, pozwól, że Cię przytulę do swojego serca, aby Cię ogrzać, bo widzę, że drżysz i że zimny i śmiertelny pot wystąpił na Twoim najświętszym człowieczeństwie.
Jak bardzo chciałabym Ci oddać moje życie i moją krew, aby zastąpić nimi Twoje, które Ty straciłeś, aby dać mi życie. Jezus tymczasem, jakby patrząc na mnie swoim tęsknym i umierającym wzrokiem, zdaje się mówić do mnie: Córko moja, jak wiele kosztują mnie dusze, tutaj jest miejsce, gdzie oczekuję wszystkich, aby ich zbawić i gdzie chcę dać zadośćuczynienie za grzechy tych, którzy upadają poniżej poziomu zwierzęcia i tak upierają się, żeby mi ubliżyć, że osiągają punkt, w którym nie są już w stanie żyć bez popełniania grzechów. Ich umysł staje się ślepy i grzeszą jak szaleni. Oto dlaczego ukoronowano mnie cierniem po raz trzeci. A swoim obnażeniem daję zadośćuczynienie za tych, którzy się stroją w luksusowe i nieskromne ubiory, za grzechy przeciwko skromności i za tych, którzy są tak przywiązani do bogactw, honorów i przyjemności, że czynią z nich Boga w swoich sercach. Ach tak, każda z tych zniewag jest śmiercią, którą odczuwam i jeśli nie umieram, to dlatego, że wola mojego Ojca Przedwiecznego zadecydowała, że to nie jest jeszcze moment mojej śmierci. Moja obnażona dobroci, podczas gdy wynagradzam wraz z Tobą, proszę Cię, abyś swoimi najświętszymi rękami obnażył mnie ze wszystkiego i nie pozwolił żadnym złym uczuciom wniknąć do mojego serca. Stań na jego straży, otocz je swoim bólem i napełnij swoją miłością. Niech moje życie nie będzie niczym innym, jak tylko powtórzeniem Twojego. Swoim błogosławieństwem zatwierdź moje obnażenie, pobłogosław mnie swoim sercem i daj mi siłę towarzyszenia Ci w Twoim bolesnym ukrzyżowaniu, ażebym została ukrzyżowana razem z Tobą. Mój uwielbiony Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym Ci dotrzymał towarzystwa i ja przybiegłem. Zdawało mi się, że słyszę Cię, jak w udręce i boleści się modlisz. Składasz zadośćuczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci: dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, to dziękuję, powtarzam Ci 1000 tysięcy razy, i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i upokorzenie, którego doznałeś. Wszystko, o mój Jezu,
zamierzam oznaczyć moim dziękuję Ci i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak, abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty. Twoim błogosławię Cię, tak aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic, prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć. Za dar 18 godziny męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bogu niech będą dzięki.